Ocenę meczu. Tak naprawdę bardziej bijatyka niż mecz piłkarski. Taki drugoligowy trochę mecz. Przeciwnik, czyli Wigry, gospodarz, nastawił się na dłuższą piłkę, zebranie drugiej piłki. Tak naprawdę mało próbowali budować grę. Ten mecz nie przypominał do końca meczu piłkarskiego, tak jak mówię, bardziej bijatykę. My trochę ją przegrywaliśmy. Dużo krzyku, dużo takiej, jak mówię, rwania niż grania w piłkę, więc oceniam ten mecz słabo. Mój zespół tak naprawdę nie odnalazł się trochę w tej bijatyce, szczególnie w pierwszej połowie. Bramkę sprezentowaliśmy sami przeciwnikowi. Tyle. Wiemy, że ta Pana młodzież sporo potrafi. Wygrana w poprzedniej kolejce z Kaliszem 2-0. Mieliście więcej punktów od Ligi przed tym meczem. No tak, ale tak jak widać w tabeli, tutaj każdy mecz powoduje, że jest się albo w strefie barażowej, albo w strefie spadkowej, więc albo gdzieś wokół tych stref się lawiruje, więc tutaj naprawdę bardzo wyrównana jest stawka, oprócz dwóch zespołów, które rzeczywiście brylują, Ruch Chorzów, Stal Rzeszów, to poza tym każdy z każdym może wygrać, jak pokazuje ta liga i taki to dzisiaj był mecz rwany i w dwie strony mógł się obrócić. Nikogo nie można nie doceniać w tej lidze, no ale za tydzień podejmujecie Sokół Ostróda, który ma wielkie trudności ze zdobywaniem punktów. Tak, to widzimy, to rzeczywiście ten zespół na ten moment ciut odstaje, ale jestem przekonany, że gdzieś punkty zdobędą. I oby to nie było na nas, bo gramy u siebie, z ostatnim zespołem będziemy chcieli wygrać. Oprócz tego, że rozwijamy oczywiście młodzież, tej młodzieży jest sporo zdolnej, to chcemy wygrywać, chcemy utrzymać drugą ligę po to, żeby mogli na tym poziomie się rozwijać. Aczkolwiek jak patrzę, rzeczywiście, jeżeli te mecze są... No, trochę jestem rozczarowany tym, że była to bardziej bijatyka niż granie w piłkę. I rzeczywiście tak patrzę, czy na pewno rozwój dla młodych zawodników. Okej, oni się z tym zderzają, ale na ile to było piłkarstwa dla tych zawodników, szczególnie co weszli w końcówce, bardzo mało. Więc trochę to smutne, ale prawdziwe, więc trzeba się do tego dostosować. No to już za tydzień życzymy grania w piłkę i trzech punktów. Jasne, powodzenia. Jasne, dziękujemy. No, przede wszystkim cieszę się, że wygraliśmy i gratuluję moim zawodnikom. Jeśli chodzi o styl naszego grania, to chcieliśmy rywali zamknąć i nie wypuścić ze swojej połowy, bo im dalej piłka jest od naszej bramki, tym jest mniejsze zagrożenie, że tą bramkę stracimy, a większe, że ją zdobędziemy. Myślę, że w pierwszej połowie ten mecz tak wyglądał. Poza nielicznymi wypadami, nie wiem, 2 czy 3 razy przeciwnik był na naszej połowie, a oczywiście raz po stałym fragmencie stworzył zagrożenie, natomiast no akurat z tymi stałymi fragmentami było tak, że przeciwnik ma dużo zawodników o słusznym wzroście i czasami trudno jest tego uniknąć, natomiast no my zaczynamy to budować od podstaw. Wcześniejsze mecze mocno budowaliśmy obronę niską, trenowaliśmy to, dobrze to funkcjonowało, zamykaliśmy pole karne, piątkę, nie tracimy jakoś specjalnie dużo tych bramek. Gdybyśmy odliczyli mecz z Chojniczanką, to mamy naprawdę dobrą tą defensywę. A jeszcze w tym meczu z Chojniczanką też wiadomo, że to był krótki czas, nie wszyscy jeszcze byli, jeszcze nie byliśmy na takim etapie. Wiadomo, że chcemy strzelać bramek więcej. No i teraz już też chcemy więcej być na połowie przeciwnika, tak jak to miało miejsce rok temu jesienią czy wiosną, bo potrafiliśmy wtedy dobrze presować. No Śląsk nie potrafił spod tego pressingu wyjść, więc zaczął kopać, no a moi obrońcy byli dzisiaj bardzo szczelni i te akcje przerywali. Dlatego mogło to przypominać w wielu momentach taką bijatykę, natomiast no to jest podstawa i od tego trzeba zacząć, że trzeba potrafić być takim skonsolidowanym, być razem na boisku i przede wszystkim zabierać atuty przeciwnikowi. Jak analizowaliśmy Śląsk, to grali naprawdę świetne mecze i widać, że mają bardzo duży potencjał, więc co mieliśmy zrobić? No trzeba było im zabrać piłkę i nie pozwolić im tego potencjału pokazać. Panie trenerze, szybko zdobyta bramka przez Wigry, później słupek, Mariusz Chybicki odbija słupek, niewykorzystany rzut karny przez Piotra Pierzchałę. Niektórzy odnieśli takie wrażenie, że od 60 minuty Wigry zaczęły no, kraść sekundy, minuty, czyli grać na czas. No myślę, że nie do końca tak było. Po prostu przeciwnik się trochę bardziej otworzył i też no, przeciwnik zaczął grać na wolne pole więcej, więc siłą rzeczy ta gra się trochę rozciągała, to po pierwsze. Po drugie, graliśmy dosyć trudny mecz z Legią, a nie chciałem robić zmian, bo dobrze to wyglądało, więc tak naprawdę jedna zmiana, która też odnośnie przepisów nawet tak wynika, że Sowiński musi grać, znaczy może nie, że Sowiński musi grać, tylko po prostu w miejsce jednego zawodnika seniora trzeba było wstawić młodzieżowca, natomiast Sowiński z Legią no między innymi dlatego nie grał, bo chcieliśmy, żeby
odpoczął, on też ma trochę inny organizm i trochę się wolniej regeneruje. Myślę, że dobrze to wyszło, bo dzisiaj grał naprawdę dobrze, zdobył bramkę, jeszcze kilka sytuacji takich miał, gdzie zaczepiliśmy tą obronę Śląska i dobrze to funkcjonowało. No i generalnie no, też nie robiłem zmian przez dłuższy czas, bo po prostu ta gra była satysfakcjonująca i tak naprawdę gdybyśmy zdobyli bramkę z tego karnego, to myślę, że dużo spokojniejsza byłaby ta końcówka. No tak jak już mówiłem, budujemy to powoli. Najpierw trzeba było w ogóle tych zawodników pozbierać, potem trzeba było ich przygotować motorycznie. Motorycznie wygląda to dużo lepiej, ten mecz kosztował nas dużo sił, zresztą cały ten tydzień, bo i Ruch Chorzów, i Legia, i dzisiaj, to myślę, że to będą trzy najbardziej takie na naszych GPS-ach mecze, gdzie była najbardziej intensywna praca. Natomiast no, od tego zaczynamy. Najpierw ludzie, potem mentalność drużyny. Myślę, że ta mentalność już jest widoczna, bo już ostatnie mecze naprawdę jesteśmy inni. Potem podkładamy do tego fundamenty motoryka, grę w obronie i ta gra w obronie została zdecydowanie poprawiona i no cały czas oczywiście trenujemy też grę w ataku, natomiast no mówiłem już to cały zeszły sezon. To nie jest tak, że my się spotkamy i za tydzień będziemy klepać Barcelonę, tylko na to zawsze trzeba dużo więcej czasu. My chcemy grać w piłkę, no ale co, mamy grać w piłkę krótko ze Śląskiem, który presuje 7 zawodnikami na naszej połowie? W ogóle się to nie opłaca. Lepiej wtedy zagrać długą piłkę, bo wtedy na połowie przeciwnika jest sytuacja 3-3 i no myślę, że to po prostu było nasze wyrachowanie. Powiedział Pan słowo zaczynamy. Zaczynamy też pewną serię zwycięstw, bo jest ku temu okazja. Jeśli nie teraz, to kiedy? Bo idziecie do Hutnika Kraków, a później przyjeżdża tutaj Pogoń Siedlce. No tak, wszyscy zawsze tak uważają, że każdy musi wygrać z Ostrudoma, tak jak już mówiłem, ktoś z nimi nie wygra. Tak samo jest z Hutnikiem, no Hutnik niby przegrywa te mecze, ale to nie jest tak, że Hutnik w nich odstaje, tylko są to wyrównane spotkania, gdzie decyduje jakiś detal, czasami kartka, czasami rzut karny, czasami Hutnik nie wykorzystuje jednej czy drugiej sytuacji, bo zdarza się, że oglądam też ich mecze. I naprawdę to nie jest tak, że oni wszystko będą przegrywać i na koniec rundy będą, nie wiem, będzie Sokół, Ostróda, Hutnik i dopiero cała reszta, bo oni gdzieś tam jeszcze swoje punkty zrobią. Oczywiście my nie chcemy, żeby były to punkty na nas, więc zrobimy wszystko, żeby powtórzyć taką dzisiejszą grę, jeszcze trochę dołożyć skuteczności, bo już w końcu dzisiaj było więcej sytuacji, trzeba też trochę więcej zimnej krwi zachować. No i wygrać na Hutniku i myślę, że rozpocząć tą drugą część rundy, o której tyle się namówiłem, od zwycięstwa. Smutne, że jeszcze w środę prawie 3000 kibiców tutaj było, a dzisiaj no, można powiedzieć 10 razy mniej. Liczy się jakość, a nie ilość. Oni nas dzisiaj bardzo dobrze dopingowali, ponieśli do zwycięstwa, więc mam nadzieję, że za chwilę zaciągną jakiegoś kolegę, sąsiada i ta liczba też będzie rosła. No ale umówmy się, jeżeli my byliśmy na dole tabeli, no to ludzie tak średnio chcą przychodzić, jeżeli będziemy w górze tabeli, to tych kibiców będzie więcej, więc to wszystko w naszych nogach, rękach, głowach, żebyśmy zadbali o to, żeby ten stadion się coraz bardziej zapełniał. Gratulacje trenerze, są 3 punkty, tego gratuluję. Dziękuję bardzo. Kolejnych życzeń za tym. Dziękuję.